Witam Was. Dzisiaj już bez wstępu, bo szkoda czasu. Zaczynamy etap trzeci, chyba najtrudniejszy i powiem szczerze, chyba najciekawszy. Przynajmniej ze względu na odrobinę kreacji, którą dzisiaj pozwolimy sobie zrobić. No i oczywiście na to, że zrobimy w sumie taki najbardziej skomplikowany, najbardziej złożony projekt, który trzeba zrobić. Zadanie trzecie, które mam przygotowane jak zawsze dla studentów, ale ten kurs właśnie jest z myślą o nich, ale również o wszystkich osobach, które chcą korzystać i się uczyć i się czegoś dowiedzieć, a ja z miłą chęcią dzielę się swoimi umiejętnościami, bo myślę, że już zdążyliście się zorientować, że jestem zwolennikiem tego, ażeby dzielić się po prostu wiedzą. Wiedza powinna być dla każdego. No ale żeby nie zmieniać tematu, przechodzimy do naszego dzisiejszego zadania. Moi drodzy, etap numer 3, którym to będzie projekt i produkcja naklejki. Ja tu pozwolę sobie na małą demonstrację, też ponieważ naszym zadaniem dzisiaj będzie zrobić coś, ja wiem, troszeczkę tendencyjne produkty, no ale ostatnio wśród takich się też poruszam. Mamy do dyspozycji takie projekty, tak? To jest akurat oliwka pielęgnacyjna dla dzieci. Pamiętacie, że mówiłem, że jestem szczęśliwym od niedawna ojcem. I słuchajcie, oczywiście takie produkty jak najbardziej się pojawiają. No i trzeba coś takiego umieć wyprodukować. Może mała trochę kryptoreklama, ale wcale nie mam tego na myśli. W każdym razie, naklejka. Coś takiego, co jest przyklejone. Ja pozwolę sobie taką jedną tutaj już usunąć. I przyjrzyjmy się, jak to jest zbudowane. Otóż po pierwsze, co jest największym problemem, to jest oczywiście, że jest to folia, tak? Czyli jest to produkt, który nie ma podkładu. Podkład jest przezroczysty. Standardowo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że drukujemy na papierze. W związku z tym dzisiaj pokażę, jak przygotować takie rzeczy. To, co tu widzimy, bo mi się troszeczkę fokus zmienia, zobaczmy. O, jest. To jest tak zwany biały poddruk. Ten biały poddruk trzeba specjalnie przygotować, no bo sami doskonale, mam nadzieję, już się zorientowaliście, że w druku de facto nie ma białej farby, ponieważ biel, którą uzyskujemy, jest efektem braku tak naprawdę farby. W związku z tym będziemy musieli to dodać. Także dzisiejsze nasze zadanie i dzisiejszy nasz challenge, dawaj fokusa kamera, dzisiejsze nasze zadanie będzie skupione właśnie na produkcji naklejki. Zrobimy to na przykładzie produktu, który miałem okazję brać udział w jego prototypowaniu, ale finalnie nie został zrealizowany i nie pojawił się na rynku, więc myślę, nikt nie będzie o to gonił. Kilka prototypowych realizacji jest, powiedzmy, dostępnych w internecie, ale de facto na taką dużą produkcję nie wszedł. Natomiast ja miałem okazję dla tej firmy, dla której to było produkowane, po prostu pracować kiedyś. Bardzo fajna firma, pozdrawiam firmę Joanna, przy okazji dla nich realizowałem jakieś projekty, jakieś realizacje, kiedy pracowałem sobie w firmie. Natomiast oczywiście to będzie produkt, którego nie ma na rynku, więc myślę, że nikt nie będzie miał do mnie o to, mam nadzieję, pretensje, jak nie, no to trudno, będę usuwał filmy. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, albo będę się starał je oczywiście jakoś ocenzurować. Słuchajcie, co mamy do zrobienia? Tutaj mam oczywiście jak zwykle przygotowany krótki opis w postaci dokumentu, który to opisuje. My zrobimy tylko jeden produkt, ponieważ w ramach do realizacji będzie to... To może pokażę przykłady i materiały poglądowe. Jest to produkt, który miał być nazywany Fruit Fantasy. Miał być taki, powiedzmy, troszeczkę wyższej klasy ze względu na kolorystykę i tak dalej, i tak dalej. No nie będę wchodził w szczegóły dotyczące tego, jak to powstawało, natomiast generalnie założeniem było takie, że powstanie linia takich produktów firmy Joanna. No i w skład tego by wchodził szampon, o ile dobrze pamiętam. Tu mamy mydło, szampon oraz peeling do ciała. No i taki zestaw trzech produktów. Każdy z nich miał swój własny owoc, z tego co pamiętam były trzy dostępne, tu mamy przykładowe wizualizacje, o tak, mieliśmy zielone jabłko, marakuja, malina, mandarynka i ananas, w związku z tym takie było założenie, to akurat były chyba mydła w płynie, tak,
Trochę słabej jakości mam te wizualizacje, ale myślę, że rozumiecie, widzicie, o co chodzi. Tutaj są peelingi do ciała. No i tu mamy szampony. To jeszcze z tego, co pamiętam, bo to były wczesne wizualizacje przed jeszcze produkcją i tutaj jeszcze nie wszystko było zaakceptowane. Tu widzicie, mamy Joannę na biało albo na czarno. Ale w każdym razie założenie było takie, że te produkty mają tak wyglądać. My dzisiaj jako zadanie spróbujemy dodać nowy smak. Nowy smak do serii, która tutaj jest. Formalnie cała seria to są 3 produkty, więc trzeba zrobić 3, więc my zrobimy tylko jeden na podstawie butelki szamponu, na podstawie szamponu. Zrobimy sobie to w ramach tego trzeciego etapu i przygotujemy coś takiego. No i teraz popatrzmy, co jest wyzwaniem. Ponieważ w tej pierwszej części, w tym dzisiejszym odcinku omówimy przede wszystkim, co jest wyzwaniem i co jest, sobie ściągawkę jak zwykle przestawię na bok, żeby móc do tego zaglądać, żebym o czymś nie zapomniał. W pierwszej części oczywiście wytyczne i zadanie. Słuchajcie, więc tak. Mamy wybrać jeden smak przewodni dla danego koloru. Wybrać jeden smak przewodni, a dla niego kolor przewodni. Co to oznacza? To oznacza, że naszym zadaniem będzie smak przewodni to jest oczywiście tak naprawdę kompozycja projektu, który będziemy realizować. Ja w tym przypadku proponuję pomarańcze, bo akurat takie mi się rzeczy fajne znalazły pod ręką. Więc zrobimy sobie pomarańcze. Wymyślimy jakąś nazwę, nawet taką może trochę żartobliwą, żeby tego strasznie poważnie nie traktować i żeby przypadkiem nikt tego nie potraktował jako poważny projekt. Więc zrobimy sobie po prostu kompozycję z pomarańczy. Kolor przewodni dotyczyło tego koloru, który znajduje się tutaj, tak? Ponieważ jak zaraz dojdziemy, skąd to wynika. Wybrać grafikę w miejscu istniejących owoców, tak? Czyli musimy w miejsce ananasów dać nowy zestaw owoców i zrobić z tego po prostu kompozycję. Dobrać kolor płynu zawartego w butelce. Tak, no to jest też oczywiście element projektowy, więc dobrze jest wybrać coś, co będzie ładnie wyglądało i żeby podbijało samą grafikę, która jest na pierwszym planie. Przygotować plik wizualizacyjny. To już tego nie będziemy robić, bo już wiemy, jak robić wizualizację, więc tym sobie poradzicie, ale jest to konieczne i polecam zrobić sobie w ramach testu taką wizualizację tych produktów. No i przygotować pliki do druku w liczbie 3 sztuk, każde osobno. No to oznacza oczywiście mydło, szampon, peeling czy naklejki plus wizualizacja. No i w sumie 4 pliki, taki jest opis. I teraz tak, dla wszystkich tych, którzy chcą to zadanie wykonać. Jeżeli chodzi o wytyczne takie bardziej konkretne, to również mam tutaj podsumowanie. Tu jest wymiar naklejki, wiemy, że to będzie 150x120. Jeżeli chodzi o kwestie drukarskie, no to mamy sytuację opisaną bardzo krótko i bardzo precyzyjnie. I to jest moment, w którym musimy... O, już wiem, o czym zapomniałem. W ramach jednego odcinka będziemy oczywiście jeszcze jedną rzecz robić, to muszę dodać do planu. Bo wiedziałem, że o czymś zapomniałem. No ale dzięki temu, że mamy taki opis, wiem, że muszę to dodać, więc się to na pewno pojawi. Co to będzie? No to oczywiście redukcja ilości farby. To zrobimy przy okazji tworzenia koloru Black 6C. I teraz tak, co my tutaj mamy? Zwróćcie uwagę, co jest specyficznie w opisie. Mamy napisane, że ma być cmy plus Black 6C. Co to oznacza? No to oznacza, że nie ma K, nie ma czarnej farby. I nie ma tej podstawowej, procesowej farby czarnej. To oznacza, że w całym projekcie nigdzie nie może być ten czarny użyty i jedyny czarny, jakiego używamy, którego w miejscu czarnego ma być użyty Black 6C, to jest wszystko Black 6C i wszystkie cienie na bitmapie. To jest trudna rzecz, ponieważ to musimy synchronizować dwa programy, które robią dokładnie to samo, dają w efekcie jedną kliszę, jedną farbę i to ma być Black 6C. Więc też będziemy robić to w ramach projektu w Photoshopie, ponieważ będziemy przygotować bitmapy, pokażę wam, jak zrobić to. Praca na kolorach dodatkowych, czyli w Photoshopie to się kanały nazywa, na channelach, więc to zrobimy w Photoshopie. White podruk, czyli sito, czyli tak zwane białe sito, czasami nazywane właśnie podrukiem białym, czy białym sitem. To jest element, który umieszczamy i tu akurat na koszulce tego nie mam, ale jak mam tą naklejkę, to oczywiście tu chodzi o te elementy białe, które tutaj są w ten sposób użyte, które są podkładem, pod spodem. Ups, o, teraz może lepiej widać.
i ma to wyglądać w następujący sposób. To jest biały poddruk i to jest biała farba, którą musimy użyć, ponieważ nie mamy białego tutaj papieru, folia, na której jest to drukowane, jest przezroczysta, więc siłą rzeczy musi to być uwzględnione. Umownie użyjemy tego w postaci symbolicznego 100% cyjanu. Dlaczego? No bo biały na białym tle będzie ciężko widoczny. Pantone, kolor przewodni smaku do wyboru przez Was, czyli to jest ten kolor, który ma być użyty w tym miejscu. Tutaj mamy dobrać kolor jakiś, w związku z tym użyjemy jakiegoś Pantone'u. Kto wie, może użyję tego samego, to tutaj, albo jakiegoś innego, po to, żeby ten pomarańczy w smaku, którego my zrobimy, był charakterystyczny. Może zrobimy jakiś inny niż pomarańczowy, żeby to nie było takie nudne. Opis tego, jak widzicie, jest 3 plus 3, to oznacza, że 3 kolory cmykowe plus 3 kolory dodatkowe. Tutaj w tym przypadku jest biały poddruk, Black 6C i Pantone, to są 3 kolory. De facto ma być, powinien być jeszcze wykrojnik, czyli de facto wykrojnik akurat tutaj nie będzie drukowany jak zwykle. Czyli teoretycznie można by było to zapisać 3 plus 4. Ale kolor w druku, w produkcji będzie 3 plus 3. Ten opis bywa różny, bo czasami się robi 3 plus 3, 3 plus coś i opisuje się na każdej stronie, ile jest farb. My mamy jedną stronę, w związku z tym wszystkie farby są opisane w ten sposób. Mamy 3 podstawowe, 3 dodatkowe kolory. No i jeszcze jeden bardzo ważny element, który muszę sobie zapisać za chwilę. W przerwie między odcinkami to zrobię. Maksymalna ilość farby to maksimum 300%. No i tu jest moment, w którym będziemy musieli tą farbę umieć zredukować. Zrobimy to na przykładzie bardzo fajnych zdjęć, które mam. Zrobimy to przy okazji właśnie tego odcinka poświęconemu szparowaniu, nie? Korekta kolorystyczna. Tak, to w sumie będzie tutaj wszystko. Więc to będzie w części trzeciej tego etapu. No i co, słuchajcie, materiały, jakie mamy do dyspozycji. Mamy wszystkie fonty. To akurat są podstawowe, więc nie będziemy nic tutaj szaleć. Jedynie Optima będzie nam potrzebna, żeby użyć jej w projekcie. Mamy w tym celu narzędzie do zarządzania fontami. Nie pamiętam, czy Optima jest dostępna w ramach Google Fontów, czy nie. Jak nie, to mamy tutaj TTF-a, którego sobie doinstalujemy. Nie ma najmniejszego problemu. Wszystkie fonty, nie mam Optimy, więc od razu sobie to wrzucę. Pyk. Od razu doinstaluję, jest, zapiszę sobie Joanna, dodam sobie Optimę i sobie od razu ją aktywuję. Pozostałe fonty, myriady w wersjach różnych są dostępne w pakiecie Adobe'ego, więc nie ma problemu. Mamy wytyczne, które będą do obejrzenia, teksty mamy z 3 smaków, więc zostawimy tak jak tutaj jest, nie będziemy ich zmieniać, użyjemy te same. Przykładowe wizualizacje widzieliśmy, grafikę, no to mamy 3 smaki, znaki oczywiście, logotyp Joanny, no i oczywiście znaki, butelki, których będziemy używać, fonty i wytyczne i powinno być jeszcze jedno zdjęcie. Zadanie drugie, final view, o właśnie jest. Jest jeszcze jedno zdjęcie, które pokazuje, jak się spodziewamy, że to będzie wyglądało. I zobaczcie, tak będzie wyglądał projekt, akurat jest butelka, tak będzie wyglądał projekt, kiedy w InDesignie jeszcze włączymy tryb podglądu wydruku. Zwróćcie uwagę, technicznie jest to dość mocno złożone i rozbudowane. I ja specjalnie zrobiłem jeszcze drugiego screena, żeby Wam pokazać, że biały poddruk okrywa całą powierzchnię naklejki. Wynika to z jednego bardzo istotnego faktu, może zostawię na dłużej, żebyście to zobaczyli. Tu widzimy, mamy cyan, magenta, yellow, black, podstawowe 4 kolory, wykrojnik, Pantone Black 6C, white oraz Pantone ten dodatkowy. W tym przypadku jest to ten brąz. Tu akurat jest ukryte troszeczkę, a nie, to swatche. Separation preview jest najważniejszy. Podział warstw, no i oczywiście biały poddruk, który jest na wierzchu i musimy te rzeczy uwzględnić. Tak będzie to wyglądało finalnie w produkcji. Co jeszcze? Dlaczego? Słuchajcie, dlaczego tak robimy? Dlatego, że w momencie, w którym dokonamy analizy, jak naklejka jest produkowana i pojedziemy sobie do producenta i przyjrzymy się, jak to wygląda, no to się zorientujemy i dowiemy. O, ja tutaj zrobiłem taką wizualizację.
że mianowicie naklejka, która powiedzmy ma taki kształt i będzie tak okalać butelkę. Zwróćcie uwagę, tak jak tu pokazuję. Farba, jak się przyjrzycie, jest drukowana od strony kleju, czyli od tej strony, która tak naprawdę okalać będzie butelkę. Ups. W związku z tym, jak się przyjrzymy temu, to farba nie jest z tej strony, z przodu. O, może zmienię widok, z przodu. Tylko jest nakładana z tyłu. Od spodniej strony naklejki. Od tej strony, gdzie jest klej. Wynika to z jednego faktu, że po pierwsze, folia wtedy stanowi jakby element ochronny, ale tutaj chyba jest różnie, jak się przyglądam. W zależności oczywiście od techniki, no bo z tego co pamiętam, to myśmy to drukowali, to było nadrukowywane od drugiej strony po stronie kleju. No ale słuchajcie, to było parę ładnych lat temu, techniki mogły się zmienić. Tu może być coś innego wzięte pod uwagę, ale tu patrząc na to, to rzeczywiście tu jest nadrukowywane z przodu. Ale nie wszystko. Bo część jest z tyłu, część jest z przodu. No więc słuchajcie, techniki są różne. Natomiast oczywiście sito białe, sito druk jest zawsze nadrukowywany na sam koniec, na wierzch. No i teraz biorąc to pod uwagę, pokażę wam jak my to żeśmy robili, jak ja to przygotowywałem. No i teraz słuchajcie, ten proces wydruku. Gdy zobaczymy na to, jak to jest ułożone, no to wygląda to w następujący sposób. Mamy naszą naklejkę i od spodu do niej jest nakładana. W takiej kolejności, jaką tutaj zaproponowałem, sekwencja farb, po kolei Black 6C w tym przypadku, potem Cyan, Magenta, Yellow, White i dopiero na końcu, znaczy biały poddruk, a dopiero na końcu klej. No wynika to z takiego założenia, jakie ja pamiętam. Oczywiście techniki mogły ulec zmianie, bo jak się przyglądałem temu, to tu jest troszeczkę inaczej to wyprodukowane. Natomiast jakby sama ideologia i same założenia, same podstawy nie uległy zmianie. Mianowicie musimy wiedzieć, jak przygotować pliki do konkretnej produkcji. No więc wymaga to po prostu zapoznania się z technologią, z materiałami i z tym, jak to będzie produkowane, no bo bez tego nie przygotujecie poprawnie plików produkcyjnych, inaczej będzie to po prostu po omacku szukanie rozwiązania. Natomiast tu, albo będzie musiał to, ktoś to i tak będzie musiał zrobić. Tu natomiast mamy, przypominam, tą wizualkę postaci takiej, czyli to wszystko pokrywa od spodu. Oczywiście to też powinno być odbicie lustrzane, bo będzie drukowane od drugą stronę, tak żeby po stronie właściwej, czyli po tej z przodu, naklejka dobrze się czytała, więc to są wszystko elementy, które prędzej czy później są robione, natomiast tu nie musimy tego odbijać, to już mogą sobie odbić w drukarni, to już jest akurat najmniejszy problem. No i słuchajcie, to chyba tyle. Wiemy co zrobić, wiemy jakie są wytyczne, wiemy jakie są założenia, no i co, zapraszam do następnego odcinka, w którym to będę zdradzał, pokazywał jak to ja przygotowuję. Do zobaczenia.